Dzień dobry, moje skarby kochane. Serduszka, piszecie, że chcecie co tydzień odpowiedź na wasze pytanie z kart, że odpowiadają, bo w każdym tygodniu coś się u was dzieje i potrzeba na już. O, istnieje coś lepszego. Tak? Kochani, chyba będę musiała światełko zaświecić, bo nie widać. No będę musiała, poczekajcie, skarby. Zaraz wam będę wszystkie karty dawać, bo nie chcę, żeby o, będzie widać. Skarbeczki, mam taki pomysł. Zrobimy sobie tak. Na początek zrobię wam trzy grupy. A potem zrobimy dla każdego znaku zodiaku, od naszego baranka, tak, do rybek. Ale jednak zrobię to światło. No. Kochani, mam nadzieję, że obróz się podoba. No, jest nieuprasowany, bo jest od razu położony na stół, ale mam nadzieję, że będzie się podobać. Skarbeczki, to co? Tak jak obiecałam, najpierw trzy. I sobie zrobimy trzy grupy. Mamy tak, piramidkę na pierwszą. Na drugą mam tutaj pod rączką choineczkę. A na trzy co? Bransoleteczkę. Oko proroka. Dobra? Mamy trzy grupy, kochani. Zastanówcie się, czy was przyciąga piramidka, czy chcecie choinkę jeszcze świąteczną zrobioną, nie wiem z czego, bo to ciężkie, jak nie wiem, dziecko moje zrobiło z czegoś, czy bransoletkę oko proroka z ręką Fatimy. Ja wam losuję trzy karty, a potem zrobimy, kochani, dla każdego znaku zodiaku. Zadajcie sobie pytanie i wybierzcie sobie, kochani, które wam pasują, tak? Najpierw w ten sposób. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, skarbeczki, to proszę sobie tam zatrzymać filmik, tak? Pomyśleć. No i pamiętajcie, żeby po każdym filmie się zrewanżować, tak? Zostawić łapkę w górze, zostawić ślad w komentarzu. Niech to będzie choinka, świeczka, bombka, co tam chcecie. Uwaga, piramidki. Wszystkie osoby, które wybrały piramidki. Odpowiedź dla was w przeciągu kilku miesięcy. Zobaczycie, kochani, że teraz się wam wydaje, że to jest tak daleko, tak odlegle. Natomiast, skarby, ten czas będzie potrzebny, żeby pewne wszystkie sytuacje mogły się ziścić, żeby doprowadzić do tego, czego chcecie. Tak? Moje kochane osoby, które wybrały tą choineczkę, wam medytacja przyniesie odpowiedź. No i teraz będę słyszała, ja nie medytuję, ja nie umiem, ja tego nie robię. No tak, ale każdy z nas śpi i miewa sny. A w tych snach możecie dostać też swoją odpowiedź. Jeżeli nie medytujecie, nie rozmyślacie nad problemem, to jest dla mnie znak, żebyście sobie zapisywali swoje sny, tak? I grupa trzecia od bransoletki. No, może nie pytałyście o to, ale anioły chcą wam powiedzieć o poprawie zdrowia waszej lub u kogoś w waszej rodzinie, tak? Kochani, to teraz dla wszystkich znaków zodiaku. Zadajcie sobie pytanie, możecie to samo, możecie inne. Ja sobie to zostawię. To bransoletkę ubieram. Ja to się muszę rozbierać na tych filmach, nie? No, taki żywot. Taki żywot. Będzie widać? Będzie. Moje baranki jako pierwsze. Zapraszam was. Jaka odpowiedź jest dla moich wszystkich kochanych zodiakalnych baranków? Dla was najlepsze będzie pokojowe rozwiązanie. Cokolwiek się będzie działo, macie w zgodzie, w spokoju zareagować, tak?
Byczulisie. Co dla moich byczulisiów? Wszystkie zodiakalne byczulisie. Wasza sytuacja się polepszy. Nie będzie tak źle. Musicie tylko chwileczkę poczekać. Na pewno będzie lepiej. Tak? Bliźnięta. Jaka odpowiedź jest dla wszystkich osób spod znaku bliźniąt? U was, kochane moje bliźnięta, jest klarowna komunikacja. Z osobą, z którą rozmawiacie, czasem trzeba 3 razy powtórzyć, jeszcze raz drukowanymi literami, aby nas dobrze zrozumiała. Nawet, kochani, słowo pisane może się różnić. Brak przecinków, kropek i zaraz jest przekłamanie w informacji, tak? Kochane raczki, zapraszam was. Jaka odpowiedź jest dla wszystkich moich kochanych zodiakalnych raczków? Nie teraz, niewłaściwy moment. Cokolwiek tam, kochani, wybraliście, to nie teraz. Trzeba poczekać. Jaka odpowiedź dla moich słodkich lwiątek? Lwiątka. Istnieje coś lepszego. Przemyślcie jeszcze raz, poszukajcie jeszcze raz. Gdzieś indziej coś innego. W innym miejscu. Zapraszam serdecznie wszystkie moje kochane panienki. Jaka odpowiedź dla wszystkich moich pięknych panienek? Decyzja należy do was. Niech nikt za was nie podejmuje tej decyzji. To do was ona należy. Czy wy chcecie, czy nie, tak? Wagunie. Poproszę o odpowiedź dla moich kochanych zodiakalnych wag. Nie. Co by, kochani, to nie było, to macie nie. Zapraszam zodiakalne skorpiony i zapytajmy, jaka karta z podpowiedzią na pytanie będzie dla zodiakalnych skorpionów moich cudownych. Dla was idą wielkie, szczęśliwe zmiany. Strzelce. Jaka odpowiedź na pytanie będzie dla moich kochanych strzelczyków? Dla was przede wszystkim zaufanie. Może macie problem z zaufaniem komuś, sobie, czemuś? Myślę, że to jest czas, że możecie zaufać. Zapraszam, koziorożce. Jaka będzie odpowiedź dla moich kochanych zodiakalnych koziorożców? W przeciągu roku. Wam może się wydawać, że to będzie długo, ale pewne rzeczy będą musiały się poukładać, zamanifestować, dlatego jest potrzebny ten okres czasu. Wodniki. Powiedzcie mi karty, odpowiedzcie na pytanie wszystkim zodiakalnym wodnikom. Kochane, odpowiedzcie. I karty mówią właśnie teraz, idealny moment, kochane wodniki, to jest teraz. To jest słoneczka, ten czas. Rybeńki, doczekałyście się, kochane. Poproszę dla rybek, moich kochanych zodiakalnych oraz ascendentalnych, o odpowiedź.
Wy, kochane rybańki, lepiej zaczekajcie. Może chwilę, może dwie, dzień. Poczekajcie, tak? Skarby, wszystkiego pięknego, cudownego wieczoru, samych przyjemności, przede wszystkim zdrówka. Buziaki dla Was. Pa, pa.